W dzisiejszym odcinku przed wami wielkanocny top model. Jeśli lubicie top modele, koniecznie dajcie znać łapą w górę. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, ponieważ lecimy po 303 tysiące subskrypcji. I będzie nam bardzo miło, jeśli jeszcze dzisiaj wpiszecie kodę Vela do sklepu. Witamy was w wielkanocnym top model. Dzisiaj będziemy wybierać najładniejszego wielkanocnego skina. Przechodzimy do pierwszej rundy. Pierwsza runda polega na tym, że oceniamy skina. Evela, podoba ci się ten... Albo jeden ty, jeden ja. Także ty zaczynasz. A, ja nie chciałam zaczynać, ale dobra. Tutaj święta trzeba się najeść i mi jest gorzej, że jest pierwszy i odpadnie, więc go przepuszczam. Mamy następną osobę tutaj królika, fioletowy królik z takim, no można powiedzieć, serduchem trochę. Dobra, też mi się podoba królik, no to święta wielkanocne niech będzie. W ogóle też mi się mega ten królik podoba, ale ten, patrz jak tu jest wszystko kozacko dobrane i czuję, że ten królik będzie w finale, także zapraszamy do następnej rundy. Następnie mamy wielkanocnego skina w końcu, w sensie tamte są takie w ogóle z innych karnetów, a ten skinek idealnie wychodzi właśnie w Wielkanoc, więc dalej. Kolejny skin jest taki mega kolorowy i mi się kolorowe rzeczy kojarzą na pewno z Wielkanocą, także też zapraszamy do następnej rundy. Jeśli Wielkanoc, no to na pewno kurczak w pisance, więc zapraszamy. O, i tutaj taka ławeczka i wątpię, że będzie więcej takich skinów, także nie mogę. Kilof też fajny, plecak też fajny, także też mi się podoba. I tutaj coś, Rafał, za dużo osób chyba przepuszczamy. Ej, ten skinek jest kreatywny na pewno, no nie? W sensie jest tu jajko, jest królik, super. Fajny, fajny pomysł. Tutaj mamy takiego króliczka jak mojego, plecak fajny, tylko ten kilof taki trochę, ten królik przez ten kilof wygląda tak... Ile, co? Także solidarność, przepuszczamy królika. Tutaj mamy kurczaka. W sumie kurczaka też ma w rękach. Dobra, niech będzie. Tutaj mamy kurczaka, deskorolka jest pod kolor, kilof też jest fajny, także też zapraszamy dalej. Tutaj za bardzo nie wiem, co zrobić z tym królikiem, bo tak szczerze, no nie do końca mi się podoba, a tamte były lepsze, więc... Sorry. A ja teraz żałuję, że tamtego królika przypuściłam, bo ten mi się dużo bardziej podoba niż tamten, także niestety chyba w następnej rundzie, może tu będzie, inne rzeczy będą lepsze w tamtym pierwszym. Następny królik i ten królik jest w miarę w porządku, więc niech przejdzie. O, i tu jest chyba jeden z najbardziej kolorowych skinów i tutaj jest wszystko z tego pierwszego sezonu, w sensie kiedy pierwszy raz były skiny wielkanocne wypuszczone i także musi przejść dalej. I wtedy były w sumie najlepsze skiny wielkanocne moim zdaniem, to tego królika to raczej nie chcemy. Tutaj ta ławeczka, to chyba ktoś też nie miał niestety żadnego skina takiego typowo wielkanocnego. To jest na pewno fajne, tylko to jest takie trochę walentynkowe, no ale dobra. Takiego króliczka jednego już przepuściliśmy, ale tutaj czuję, że będzie zacięta walka między tymi dwoma, bo jest fajny. Jeśli chodzi o kurczaka, no to ja przepuszczam. Tu jest taki sam kurczak, tylko ma... Dobra, puśćmy go też. Inny plecak troszkę. Następnie mamy królika takiego... I wcześniej były lepsze. Tutaj jest z tą różdżką. Bardziej mi się chyba z tamtymi kilofami podobały, także tutaj tego eliminujemy. O, no dobra, dobra, niech będzie. Tutaj taki sam jak tamten, identyczny, tylko jeszcze lodzik na plecach, ten jeszcze nie jest gorszy chyba niż ten wcześniejszy. Czy to jest wielkanocne? No, sorry, ale tak kiepsko. Mamy rybkę i ta rybka chyba już wie, że ona nie... Oj, prawie bym kogoś innego. Puma, no nie, no ludzie, no jak puma, no... Maci, co ty to? To mi się kojarzy, ale z innymi świętami, także niestety, ale musi odpaść. To jest fajne, zapraszam. O, tutaj też taki królik kolorowy, fajny też. Następnie mamy tutaj takiego królika i ten królik, no, ja bym go raczej wykasował. Teraz wydaje mi się, że ten skin powinien przejść, bo ten z tyłu jest bardzo podobny, a jest gorszy moim zdaniem. Tak, jest gorszy, więc eliminujemy. Taką rybkę przed chwilą wyeliminowałam, ale miał inny plecak, ta jest chyba fajniejsza, także przepuszczamy ją. No ten prezent jakoś mi tu nie pasuje. Sorry. No święta wielkanocne i tutaj panda to chyba nie bardzo. To raczej też jest za bardzo takie, no, niepasujące. Zostały dwa skiny. Kurczak. Dobra. Kolorystycznie pasuje. I tam jest jakiś typek, który chyba już wie, że padnie. 5 minutes later. Mamy drugą rundę. W drugiej rundzie będziemy oceniać tańce. Dobra. To pasuje. Okej, następna osoba. Oj, 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 oj. No przykro mi, ale nie, nie, nie. To mi w ogóle nie pasowało. Te tańce na pewno muszą jakoś tutaj się z Wielkanocą. Czy to, Rafał, ci się podoba? Musisz pomóc. On tu trzyma serduszko. No dobra, niech będzie. I w ogóle jak to jest, że wcześniej ten sam skin u mnie się świecił na inny kolor, ale ten królik jest fajny, zapraszamy. To ja go widziałam od samego początku i... O, to jest fajne i kolorystycznie pasuje. Następny kurczak też przechodzi od razu. On już jajka gotuje na Wielkanoc. O, kurczakowe tanie. Jest to niby królik, to bardziej do kurczaka, ale fajne też. To jest fajne, ja bym przepuścił. Teraz wszyscy będą to dawali, ale to moim zdaniem do Wielkanocy pasuje. To też jest fajne, też taki królikowy. A, to mi się bardziej...
Ops. Ktoś chyba zrobił misklika, ale dobra, tutaj, no nie, to już mi raczej nie pasuje. Słabe. O, dobra. Kaczka, idź dalej. Tutaj kolejny królik. Wcześniej mieliśmy tego złotego, który no totalnie podniósł poprzeczkę. Zobaczymy, co nam tutaj zatańczy. On cię chce przekupić. No dobra, i przekupił, zapraszam. Chciałam, że go zeliminujesz. Króliczek już może iść sobie. Najbardziej chyba to ten taniec pasuje do... To bardziej, tak jak mówisz, chyba wielkanocny niż taki. No bo wielkanocny to jest top model levela. Walentynkowy znaczy się. To chyba ja mam teraz oceniać, tak? Tak mi się wydaje. Także mamy tutaj rzemeczka. Dobra, niech przejdzie. W ogóle bardzo ostro dzisiaj traktujemy wszystkich. Ja nie wiem, co jest. Ostro? Tutaj kurczak się odgapił od wcześniejszego. Jakby ten taniec... O, Rafał, on poszedł właśnie. Ale jakby ten taniec miał królik, to by było zarąbczaście. Ale to jest super. Dobra, niech przejdzie. Ten w podskokach też taki wesolutki. O, to jednak chyba to było. Tutaj mamy dwa kurczaki. No dobra, ten kurczak jest w porządku. Czemu wszystkie kurczaki dają te same tańce, że rzucają się na piłkę? O, to serduszko fajnie pasuje do tego kasku na głowie, nie? Ja tego serduszka nie widzę, nie wiem dlaczego. A, to ja go przepuszczam. Tutaj mamy kaczkę. Dobra, kaczka może przejść. I ostatni. Ja miałam go wcześniejszej rundzie wyeliminować. Jakby nie miał słabe taniec, to niestety, ale odpadnie. No i... Ej, dlaczego? Co? Nie podobało dlaczego? Mi się. To był mój do oceny. Nie! Nie? No dobra. 10 seconds later. Teraz trzecia runda, emotka rzucana. Jajko elegancko. Jajko... Wszyscy będą dawać jajko po prostu. No dobra, mi ten skin tak średnio leży. Tutaj jajko? Nie. To ten ci średnio leży, ten? Nie, ten wcześniejszy. Tutaj dał emotkę taki jak ma plecak, także pasuje to. No jajka, no musimy puścić. Najwyżej na samym końcu będziemy. O, to jest fajne, zapraszamy. To pasowało. Będzie jajko? Będzie jajko! Ja myślę, że tutaj z 10 jajek jeszcze poleci, uwaga. O, te jajka się otwierają, dopiero teraz widzę. Daj coś innego. Jak daj jajko, to tego nie przepuszczam. To zaraz. No musimy puścić, no bo to pasuje, no nie? No musimy oceniać, jak pasuje do skinów. Wszyscy dają jajco! Dobra, ja proponuję wszyscy do kolejnej rundy. Okej, runda numer 4 i teraz mamy 1 na 1. Moim zdaniem prawy wygrywa. Czyli lewego eliminujemy. Teraz moja dwójka, będziemy co jeden. Dobra, Ewela? Dobra. Ja tutaj oceniam, że kurczak raczej. Jakoś kurczak mi bardziej tutaj pasuje niż taki królik fioletowy. Ja bym powiedziała, że królik wygrywa. Teraz taki króliczek czy ten króliczek? Tam wyeliminowałeś tego królika, to ja tutaj tego. Ja nie! Ale dziwny wybór. Dobra, to ja wybieram oczywiście tego królika po lewej. Tutaj no, kokosek miał ciężkie, no. Bo ja wiedziałam, że tutaj jest ten królik i tutaj mi się bardziej podobał. I tutaj muszę obydwa skiny przepuścić, bo obydwa są kozackie, co? Kolejna dwójka. Oba. Dwa kurczaki. Kurczak żółty i kurczak niebieski. Żółtych kurczaków w sumie już jest dużo, ale ten też kurczak jest ładny, nie? Mhm. To puszczamy obydwóch? No dobra. O, dwa kurczaki, takie same. Dwa kurczaki, ale ja tutaj ocenię, który jest lepszy i uważam, że lepszy jest ten po prawej. Też bym tak wybrała. Tutaj mamy takiego kolorowego kurczaka i taką czarną babeczkę. Tutaj ta jest taki mroczny, ale też fajny, ale ten na lewo mi się bardziej podoba, ale wydaje mi się, że temu też powinniśmy dać szansę, także obydwoje. Tutaj tak szczerze, to bardziej chyba ta kaczka do mnie przemawia, także kaczka przechodzi. W kolejnej rundzie będziemy oceniać graffiti. Tutaj graffiti na ścianie. Dobra, on chyba myśli, że przeszedł, a chciałam przekazać. Wszystkie kurczaki będą dawać pewnie te graffiti. No ja przepuszczam, no bo pasuje, niech będzie. I to też moim zdaniem pasuje. Następny królik. O, no i to jest super, zapraszamy. Tutaj, to jest niby królik, czy to są kotki? Królikokotki. Dobra, miałam powiedzieć, że jak będzie coś różowego, to przepuszczam. I jest coś różowego. Następna osoba, no i oczywiście... O, coś innego. Co on robi? Aha, jemu się pomyliło, dobra. Myślałem, że w końcu coś dali innego, a tu cały czas to samo. Tutaj tak szczerze zawiodłam się trochę. No ale jest ładny, zapraszamy. On sobie wysoką poprzeczkę postawił. O, kaczka, jakie oryginalne to jest. Dobra, to już lepiej będzie. Królik, coś różowego? Dobra, wszyscy te same graffiti. Ciekawe co da... No. Dobra, zapraszamy. Oni chcą mieć równe szanse po prostu. No i tu mi się to gryzie już. Tu powinien być niebieski kurczak, a nie różowy. Też tak myślę. Tutaj królik. Nie. No dobra, przechodź. O, ona tu chciała tak mrocznie. Tylko czy to jest związane z Wielkanocą?
Chyba nie. O nie, chciał się wyróżnić, chciał się postarać, a trzeba było zrobić tak jak wszyscy. Pszczółki jajka, one wyglądają jak jajka. Pszczółko pisanki. O, jeszcze się uśmiechnął do nas, super. Przechodzimy do finału, Ewela teraz wybiera dwie osoby, które odpowiadają według niej, później ja dwie. Dobra, ja tak szczerze, kurczaków jest, ojejkuś, ile kurczaków. Ten ma taki plecak, tego z tą jedynką. I mamy tutaj z tym plecakiem i mamy z tą tarczą. Czyli jednego musimy wyeliminować, Rafał, którego? Tego? Czy tego? Dobra. Tamtego zostawiałem, bo mi się te marchewki podobają. Teraz ja przechodzę do eliminacji dwóch. I szczerze musi zostać tylko jeden ziomeczek kurczakowy. Jaki masz kill-off? Okej, okay, przykro mi. Pierwsza osoba wyeliminowana i królik na pewno ten jest lepszy, więc tego autujemy. Teraz mamy dwa króliki. Mamy takiego królika i mamy tego. Bardziej mi się ten złoty podoba, także tego eliminuję. Ja wyeliminuję chyba tą kaczkę. Ta kaczka mi też się myślona jakąś takim, nie wiem, się ze wściekłą kaczką kojarzy. Ale tutaj tak samo ta kaczko-ryba też mi się tak średnio. I teraz tak, kto przychodzi do takiego półfinału? Na pewno dwa króliki przechodzą według mnie, ale ten ziomeczek raczej nie. Dobra, mamy cztery skiny. Tutaj ma jajko, a to jajko było w zestawie, więc poszedł na łatwiznę, więc chyba eliminuję tego. On jest bardzo ładny, ale tak poszedł trochę na łatwiznę chyba, nie? On mi się bardzo podobał. Także czwarte miejsce i teraz tak, Ewela, razem ustalmy, kto ma miejsce numer 3. Moim zdaniem ta babeczka. Ewela, kto ma drugie miejsce? Drugie miejsce wydaje mi się, że ten królik, co ja, co? Także biały królik, drugie miejsce. I pierwsze miejsce, złoty królik na złotym miejscu, zapraszamy tutaj. On chyba wiedział już, że wygra i dlatego się tak ubrał na złoto, tak mi się wydaje. Sprawdźmy jeszcze, Niki, kto to jest. Trzecie miejsce zajmuje TTV Bluex? Blux? Nie wiem, czy dobrze czytam. Drugie miejsce zajmuje gracz 280. Czyli Pędzel. I pierwsze miejsce, uwaga, Erfabix, także gratulacje.